Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjął pan Jacek Karczewski, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Witam, szczęść Boże, panie dyrektorze. Witam, szczęść Boże. Panie dyrektorze, komu dzisiaj jest potrzebna historia? Historia, myślę, że tak naprawdę nam wszystkim, ale szczególnie po to, żeby tą historię, historię właściwą, piękną naszą historię przekazać kolejnym pokoleniom. I to jest chyba najistotniejsze, wykorzystać jeszcze moment, kiedy mamy styczność ze świadkami historii, żeby stworzyć punkt spotkań, wymiany doświadczeń, żeby tą pałeczkę, żeby tą sztafetę przejęły nam kolejne pokolenia. Ale to jest takie przekazanie dla przekazania? Nie, myślę, że to jest przekazanie tej naszej tak naprawdę tożsamości, tych naszych korzeni, tego, co przez lata funkcjonowało, przekazywane z dziada, pradziada, poprzez opowieści, poprzez formy zachowywane w rodzinie. Dzięki temu trwała ta nasza polskość, nasz język, nasza mowa, nasza tradycja, nasze wychowanie. I to trzeba utrzymać dalej i to trzeba przekazywać, żebyśmy byli tym, kim jesteśmy i żebyśmy o tym pamiętali, że nasza historia to jest... No tak, ale teraz, panie dyrektorze, bardzo mocny głos i w polityce, i w wielu środowiskach mają ludzie, którzy twierdzą, że wszystko powinno być praktyczne. Skuteczność, praktyka, rozwój nauk technicznych. To taka historia, po co jest potrzebna, do czego jest potrzebna dwudziestolatkom, którzy wchodzą w życie, rozpoczynają swoje kariery zawodowe. No, poza oczywiście historykami, którzy z tego żyją. Nie no, po to przede wszystkim, żeby oczywiście czerpać wzorce, określone wartości, żeby to, co osiągamy, osiągamy dla dobra społecznego, społeczeństwa, tego lokalnego i tego, powiedzmy, na szczeblu bardziej krajowym, po to, żebyśmy promowali własny naród, nie tylko oczywiście historię, po to, żebyśmy nie błądzili gdzieś w jakiejś takiej przestrzeni bliżej nieokreślonej typowego materializmu, ale po to, żebyśmy wiedzieli, po co tak naprawdę jesteśmy, tak? Jesteśmy nie tylko dla siebie, żebyśmy tworzyli coś dla narodu, dla społeczeństwa. To jest też, przez to rodzi się patriotyzm, a osobiście uważam, że nie ma dobrego patrioty, dobrego człowieka, który chce działać w danym społeczeństwie, jeżeli nie ma konkretnego oparcia, jeżeli nie ma konkretnych korzeni, jeżeli nie ma konkretnej tożsamości, jeżeli nie ma konkretnej wizji przyszłości tego, co tworzy i dla kogo tworzy. A jak pan dzisiaj ocenił w sposób przekazywania historii, sposób opowiadania historii, sposób jakby prezentacji historii, czy to w szkole, w programach nauczania, czy w tym ogólnym przekazie kulturowym? To znaczy, no nie wiem, czy tak naprawdę ten sposób przekazywania tak konkretnie tak naprawdę istnieje. Ja bardzo często spotykam się z sytuacjami, że dzisiaj historię najlepiej przekazywać w formie jakiegoś zestawu przedziwnych obrazków. Obrazków chyba nie do końca mówiących. My chyba gdzieś zgubiliśmy chyba tą formę przekazu, zgubiliśmy chyba jakiś konkretny język, którym należy przemówić do, no zwłaszcza oczywiście tego młodego pokolenia, w którym będziemy mogli wyrazić coś więcej niż tylko w formie, nie wiem, obrazu, komiksu, opowiedzieć w szerszym zakresie tą historię, nie w takiej prostocie, jak to w tej chwili wygląda. Oczywiście unikając też może języka zbyt technicznego, typowo historycznego, trzeba języka użyć na tyle prostego, być może w troszeczkę krótszej formie niż wielotomowe książki, które może powinny zostać historyką, ale język przekazany w formie opowieści, oparty o fakty, język, który dotrze do młodzieży, a tylko z formą obrazkową, która będzie dla niej dostępna. Bo bardzo często, czy na przykład w historii o Powstaniu Warszawskim, ale nie tylko, te historie są opowiadane poprzez komiks. Oczywiście nie krytykujemy tej formy przekazu, ale mnie osobiście niepokoi chociażby taki fakt, że ta historia jest bardzo spłaszczana, niekiedy wręcz banalizowana, ograniczana do takich ciekawostek. Natomiast jakby nie tłumaczy się pewnych procesów,
pewnych zjawisk, które z kolei nam pomogą zrozumieć nie tylko przeszłość, ale też obecną rzeczywistość, prawda? Nie, oczywiście, to znaczy w tym momencie ta historia jawi się, oczywiście jest bardzo spłaszczona, ale jawi się w też taki bardzo, jakby to powiedzieć, krótkim opisie, tak? Jeżeli nawet mówimy o polskim państwie podziemnym, dla przykładu, którego komiks nie pokaże, nie da się w tym momencie opowiedzieć, czym tak naprawdę było to państwo podziemne, że tam funkcjonowały kina, że tam funkcjonowały teatry, że tam funkcjonowało szkolnictwo, że tam funkcjonowała w pewnym sensie opieka społeczna, że jest cały szereg elementów, które przy tym funkcjonował. I faktycznie do dzisiaj młodzieży wydaje się ze względu tylko na oglądane obrazki, że to byli partyzanci z bronią w ręku. Było coś fajnego, prawda? Tak, było coś fajnego, tak naprawdę, czego, o co? Tak. To coś było więcej. Tego się nie da chyba właśnie w taki krótki, obrazkowy sposób wytłumaczyć. To potrzebuje coś więcej. Bo my mamy też jeszcze w Polsce ten problem, że ta nasza historia naprawdę jest bardzo często i ciągle pełna różnych takich plam niezapisanych, białych plam, nieodkryta, zwłaszcza ta historia ostatnich dziesięcioleci, historia i II wojny światowej, ale także historia tego okresu tuż powojennego i właściwie całego PRL-u. No właściwie historia, ta zwłaszcza tuż powojenna, ona w ogóle nie funkcjonowała w szkole tutaj, to trzeba przede wszystkim zaznaczyć, z kim praktycznie się nie spotykamy, to o podziemiu antykomunistycznym na przykład, no właściwie nikt nie słyszał wychodząc ze szkoły, kończąc szkołę, to można było usłyszeć ewentualnie w domu. Faktycznie ostatnio już mamy troszeczkę więcej informacji na ten temat, coraz więcej słyszymy, no i przede wszystkim widzimy też, jak bardzo młodzież potrzebowała tego, jak bardzo młodzież potrzebowała tych wzorców do naśladowania. I jest to niezwykłe, że właśnie w tych żołnierzach podziemia antykomunistycznego te wzorce odnalazła. Ale i sama II wojna światowa, ona gdzieś zdążono ją mówić lub nie. I to jest właśnie w tym chyba momencie problem. Panie dyrektorze, pan jest autorem książki, która właśnie pojawiła się na rynku wydawniczym, historii wydanej przez nasz dziennik Śladami Niezłomnych. Pan tu opowiada historię żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, ich rodzin. Czy dzisiaj ta opowieść powinna być taką opowieścią, która jest snuta o kanwy patriotyzmu, na kanwie patriotyzmu, na kanwie pewnej wrażliwości na dobro ogólne? Jakby pan nam wytłumaczył ten sens żołnierzy, walki żołnierzy niezłomnych, bo to jest rzeczywiście, wiele osób o to pyta. Oni przede wszystkim byli przekonani do tego, że walczyć właśnie trzeba choćby po to, bo wierzyli, że przyjdzie moment, że przyjdzie to pokolenie, które tą wolność odzyska. Oni bardzo często zdawali sobie sprawę z tego, że ich walka zakończy się przegraną, zakończy się ich śmiercią. Nie wahali się ginąc, ale chcieli pozostawić po sobie to świadectwo, że warto poświęcić wiele dla takich kilku podstawowych wartości, jak wolność, jak ojczyzna, jak wiara. To było dla nich niezwykle istotne i co do tego nie mieli żadnych wątpliwości. Zresztą tutaj we fragmentach przedstawianych w tej książce bardzo często też padają takie hasła, pozostawione testamenty do administracji na przykład przyszłej Nowej Polski. Jest to raport Witolda Borowskiego-Babinicza, gdzie tak naprawdę prosi o pamięć dla tych, którzy podjęli to echo walk, którzy nie chcieli złożyć broni. Proszą o pamięć i proszą o pomoc dla tych, którzy przeżyją i którzy im pomagali, o nic więcej. To jest przesłanie dla nas dzisiaj, żeby w ten sposób podziękować im za tę walkę. Ja zresztą osobiście też uważam, że gdyby nie ta walka tych ludzi, gdyby nie później opowieści wielu uczestników tych walk, ja myślę, że nie byłoby później Solidarności i nie byłoby odzyskania tej wolności, tego, co tak naprawdę mamy dziś.
tej wolności słowa, tej możliwości wypowiadania się na wiele spraw i przede wszystkim tworzyć samemu, kreować obecną rzeczywistość. Pan zebrał w tej książce opowieści o różnych bohaterach państwa powstania niepodległościowego, tak? Powstania antykomunistycznego i ich rodzin. Jak pan zbierał te historie? Bo to są, my znamy wszyscy właściwie historię pułkownika Szendzielarza, czy rotmistrza Pileckiego, czy generała Fildorfa Nila, czy Cieplińskiego i wielu, wielu innych bohaterów. A w tej książce jest bardzo dużo osób mało znanych, albo właściwie nieznanych, zapomnianych przez historię. Skąd pan docierał? Jak pan docierał do tych historii? To przede wszystkim są to historie z jednej strony tak jakby zwykłych ludzi, a jednocześnie niezwykłych bohaterów. Oczywiście mówiąc o podziemiu antykomunistycznym, o powstaniu, bardzo często padają ze względów statystycznych cyfry zaangażowanych ludzi w podziemie, tak, że 250 tysięcy, historycy tak szacują. No ale z reguły mówimy tylko o niewielkiej grupie tych ludzi, a trzeba pokazać, że faktycznie ta skala to są mieszkańcy poszczególnych wiosek, poszczególnych miasteczek, którzy zapłacili taką samą cenę jak większość z panteonu bohaterów, o których się mówi mniej, a powinniśmy ich poznawać jak najwięcej. Wielu z tych ludzi, tych rodzin żyje do dzisiaj. Oni w sobie trzymali tę historię, oni w sobie próbowali jakby zachować tylko pamięć, a uznałem, że należy o nich powiedzieć szerzej, powiedzieć większej liczbie mieszkańców naszej ojczyzny, dlatego że wydawałoby się, że te historie są bardzo zbliżone do siebie, są niemalże identyczne, a jakże inne w momencie, gdy wnikniemy w kolej losu zarówno tych żołnierzy, jak i w losy tych rodzin, ludzi, którzy po nich pozostali, musieli sobie poradzić. To są głównie losy żołnierzy i rodzin z okolic Ostrołęki. To był szczególny teren, tak, dla powstania antykomunistycznego. Ostrołęka, Podlasie, Kurpie. Dlaczego, panie dyrektorze? To znaczy przede wszystkim dlatego, że echo tych walk, powstanie to tak naprawdę powstanie w cudzysłowie prowincji, tak? To niewielkie miasta, no choćby Warszawa po powstaniu nie była już w stanie się tak naprawdę podnieść. I to właśnie ta prowincja podniosła te echo walk. Takie miejscowości jak Ostrołęka, jak Maków Mazowiecki, jak Ostrów Mazowiecka, jak Ciechanów, Przasnysz, czyli tutaj mówię akurat o terenie troszeczkę może północnego Mazowsza, ale to one podniosły echo tych walk i tam te walki były toczone z niezwykłym natężeniem, ale też i niezwykłą brutalność zastosowano w zwalczanie tego podziemia. Ja może tylko powiem, tylko o sam obwód ostrołęcki. Jego siły są obliczane choćby w latach tylko 45-47 na około 3,5 tysiąca żołnierzy. W maju 45 roku miasto zostaje zajęte przez oddziały partyzanckie. Mimo wezwań pomocy nie reagują jednostki sowieckie, żeby wkroczyć do miasta i zwalczać. Obawiały się po prostu zasadzek, słusznie zresztą. To są rozbijane więzienia w Krasnosielcu, w Pułtusku. Uwalniani są przetrzymywani tam ludzie. Ostatni partyzanci na ziemi ostrołęckiej polegli 11 listopada 1953 roku, a ostatni żołnierz tych struktur, Romuald Korwek, pseudonim Orzech, ujawnił się, wyszedł z lasu dopiero w 1961 roku. Oni trwali, oni cały czas pokazywali, że państwo polskie istnieje, że ta potrzeba wolności istnieje i no to echo tych ich walk przetrwało do dalszych lat i później zostało przewrócone. Ja tutaj właśnie próbuję pokazać zdjęcia, które są w książce Śladami Niezłomnych, zdjęcia, które są unikalne tak naprawdę. One nigdzie nie były publikowane, no poza, część była w naszym dzienniku, ale chodzi mi o to, jak pan docierał też do tych zdjęć, bo niektóre pochodzą z lat 44, 45 roku. To są rzeczy naprawdę
no, dla historyków w tej chwili bezcenne. Okazuje się, że no to, co jest piękne, to tak naprawdę w rodzinnych zasobach można odnaleźć jeszcze wiele dokumentów, wiele zdjęć. Czasami osoby nawet nie kojarzyły, jak cenny materiał posiadają. Może tylko tak dla przykładu podam jedną z takich historii, kiedy zadzwoniła jedna pani z Nidzicy z opowieścią swojego ojca, które zapamiętała, i że ma jakieś zdjęcie oddziałów partyzanckich, tylko nie mogła zrozumieć, bo ojciec cały czas powtarzał, że był gdzieś pod Ostrołęką w oddziale partyzanckim na jakiejś placówce, jakaś afrykańska wyspa, Madagaskar. No ja oczywiście w tym momencie już wiedziałem, że to jest tylko kryptonim, ale udało mi się natychmiast, pani mieszkała w Nidzicy, musieli się później wyprowadzić ze Ostrołęki, no i gdy otrzymałem faktycznie pierwsze niepublikowane w ogóle zdjęcia tworzącego się oddziału partyzanckiego gdzieś w lasach pod Ostrołęką, zachowały się w albumach, ale mało tego, okazało się, że przeróżnego rodzaju zdjęć dotyczących historii, nie tylko Ostrołęki, historii okolicznych powiatów, ta pani posiadała kilka albumów tak naprawdę, to jest niezwykle dla nas, powiedzmy, historyków cenna zdobycz, ponieważ no, to jest materiał do badań na przyszłość. Takich oczywiście tutaj, my możemy tu pokazać tylko fragmenty w tej książce, ale takich sukcesów mamy coraz więcej. Apelujemy do wszystkich, którzy przetrzymują gdzieś na strychach jakieś rzeczy, być może niepotrzebne. Czasami okazuje się, że dzwonią do nas rodziny, które jest gdzieś, stoi opuszczony dom, nikt już tam nie mieszka, zapraszają nas, żebyśmy przyjechali, bo tam jest prawdopodobnie zdjęcie jednego z żołnierzy. Nie mieliśmy jego wizerunku, a okazało się, że w kufrze na strychu faktycznie leży jego portret. Wchodzimy do domu, jednoizbowego domu, który tak jak został opuszczony ileś lat temu, tak wszystko zostało zachowane. To są pamiątki pierwszej Komunii Świętej jeszcze sprzed II wojny światowej. To są różnego rodzaju modlitewniki. Niesamowite rzeczy. Panie dyrektorze, część tych historii, które znalazła się w książce, była publikowana na łamach naszego dziennika. Jakie były reakcje w ogóle po tych pana artykułach? Pan jako dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych miał często udostępniane łamy. Czy była jakaś reakcja ze strony czytelników na to, co pan pisze? Tak, no to pokazuje, jaka jest też potrzeba cały czas jednak mówienia o tej historii, przypominania o tych historiach. Odzew był ogromny w różnych sprawach. Osoby zaczęły się dzielić swoimi historiami, część z nich właśnie w wyniku tych reakcji znalazła się również w tej książce. Niesamowite historie akurat z dalszych też rejonów Polski, ale ludzie dzwonili z pomocą, jak spróbować zidentyfikować tych, których do tej pory nazywamy NN. Nie znamy ich imion, nazwisk. To są historie, też jest, znajduje się w tej książce, historia kobiety, która próbuje od kilkudziesięciu lat ustalić imię i nazwisko swojego ojca. Zna tylko jego pseudonim i ma tylko jedno zdjęcie. My dzięki tym artykułom właściwie publikowanym w naszym dzienniku, jesteśmy właśnie w posiadaniu zdjęć osób do tej pory, których w ogóle nie mogliśmy w żaden sposób zidentyfikować i mogliśmy zaprezentować. No i dzięki temu możemy się też przysłużyć jakimś poszukiwaniom, być może uda nam się ustalić w przyszłości inne osoby. Ale to też jest apel do tych wszystkich ludzi, żeby zgłaszali do IPN-u swój kod DNA, żeby pozostał, bo choć dzisiaj te osoby może jeszcze nie są odnalezione, ale kiedyś w przyszłości, kto wie. Może będą. Panie dyrektorze, będzie okazja, będzie możliwość spotkania się z panem osobiście już w poniedziałek, właśnie i z panem, i z książką Śladami Niezłomnych w poniedziałek w Ostrołęce. W poniedziałek w Ostrołęce o 17:30 zapraszamy do Ostrołęckiego Centrum Kultury. Będzie możliwość rozmowy, będzie możliwość być może też podzielenia się swoją historią, pamiątkami. Jeżeli ktoś takowe chciałby przekazać na przykład, bądź też zgłosić nam, my nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że nieraz to jedno zdjęcie, które pozostało po kimś bliskim, jest na tyle cenną pamiątką, że nie chcemy
chcemy się jej, że tak powiem, pozbywać, ale żeby zgłosić nam, żebyśmy mogli chociaż zrobić odpowiednią kopię cyfrową, zeskanować. Czyli poniedziałek, godzina 17:30 w Ostrołęce. A we wtorek w Warszawie w księgarni naszego dziennika. W księgarni naszego dziennika, na który oczywiście serdecznie wszystkich zapraszam. I też o 17 zapraszamy. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Dziękuję rzeczywiście za te piękne historie, bo one są i wzruszające, i pouczające, a nade wszystko opisujące losy rodzin rolniczych z małych miasteczek, które wielce wpisały, bardzo wpisały się w historię Polski i zasłużyły się dla naszej wolności. Losy przede wszystkim prostych ludzi, dla których te podstawowe wartości były celem nadrzędnym ich, którym kierowały się w swoim życiu. I no to jest ważne, żeby właśnie pokazać skalę tego powstania. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Naszym gościem w tym wydaniu programu Polski Punkt Widzenia był Jacek Karczewski, autor książki Śladami Niezłomnych, książki wydanej przez nasz dziennik, a jednocześnie pan Jacek Karczewski jest dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Na Polski Punkt Widzenia zapraszamy już jutro, godzina 21:40, początek naszego programu. Teraz państwu życzę dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do zobaczenia.